Wielu z nas zapewne zadaje sobie pytanie, jak ten Adwent dobrze przeżyć, jak go przeżyć. Myślę, że po pierwsze warto zobaczyć ten czas w kontekście całego roku liturgicznego. Rok liturgiczny, czyli te wszystkie okresy, w których jakoś wyostrzamy spojrzenie na całe misterium chrześcijańskie, czyli na to, co Bóg uczynił w Chrystusie i co się stało naszym udziałem. I tak właśnie Adwent, Narodzenie, Objawienie, później Wielki Post, Pascha, Zesłanie Ducha Świętego, a w międzyczasie mamy okres zwykły. I być może to jest trochę takie zgubne, że skoro mamy okres zwykły, to na przykład Adwent ma być niezwykły. Ma się wydarzyć w tym czasie coś szczególnego, wyjątkowego. A zobaczmy, że Adwent nie jest jakoś bardzo różny od tego, czym jest całe nasze chrześcijańskie życie. Czymś takim akcentem, na który ten okres Adwentu zwraca uwagę, jest czuwanie, czujność. W dzisiejszej Ewangelii trzykrotnie słyszymy wezwanie Jezusa: czuwajcie. Pomyślałem, że to jest antidotum na trzy pokusy, trzy odwieczne pokusy, o których mówi święty Jan w swoim liście. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha tego żywota. Czyli posiadać, używać i rządzić. To wezwanie czuwajcie ma być jakimś wyczuleniem naszych serc na te trzy jakieś nasze skłonności, dążności, które jako ludzie wszyscy, doświadczamy. Posiadać, używać i rządzić. Ale jaka jest alternatywa? Zobaczcie, że można by odwrócić te trzy dążności, te trzy pożądliwości posiadania, używania i rządzenia, możemy odwrócić. I że alternatywą jest to, że my będziemy posiadani, my będziemy używani i nami ktoś będzie rządził. Tak czy inaczej, jeżeli ulegamy pożądliwości ciała, oczu czy pysze tego życia, tak naprawdę stajemy się kimś, kto staje jakoś się właśnie w posiadaniu grzechu, staje się niewolnikiem, staje się tak naprawdę użyty, traci zdolność rządzenia sobą, staje się jakoś zniewolony. W modlitwie Ojcze Nasz prosimy dokładnie o to, żeby to się odwróciło. Zobaczcie, posiadać, wołamy: przyjdź Królestwo Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje i weź nas w posiadanie. Chcemy do Ciebie należeć. Jesteśmy Twoim dziedzictwem, Twoją własnością. Używać, święć się imię Twoje, czyli posługuj się nami, jak modlił się święty Franciszek, uczyń nas narzędziem Twojego pokoju. Spraw, abyśmy we wszystkim, co robimy, abyśmy szukali Twojej chwały. W tym sensie Bóg się może nami posługiwać. I wreszcie bądź wola Twoja, jako odpowiedź na tą pokusę pychy i rządzenia, czyli Ty rządź w naszym życiu, Ty rządź w naszych sercach, w naszych umysłach. A zatem tak czy inaczej, można powiedzieć, stajemy przed koniecznością bycia posiadanym, używanym czy kierowanym. Dzisiaj w tym pierwszym czytaniu słyszeliśmy tę piękną modlitwę: Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. Ty jesteś naszym Ojcem, Odkupiciel nasz, to Twoje imię odwieczne. I tak naprawdę to komu
powierzymy się w posiadanie, komu pozwolimy sobą rządzić, czyjej chwały będziemy szukać. Można powiedzieć, w tym jest odpowiedź na to, czy będziemy wolnymi ludźmi, czy będziemy niewolnikami, bo Bóg nas zawsze prowadzi do wolności. Druga rzecz, na którą Adwent zwraca uwagę, to jest ćwiczenie naszej pamięci. Zobaczmy, że w Piśmie Świętym bardzo często mówimy o tym, że Bóg pamięta i bardzo często o narodzie wybranym księgi Starego Testamentu mówią, że zapomnieli o Panu Bogu swoim. Czyli można powiedzieć, że w Adwencie uczulamy się na to, czy jakoś właśnie stajemy się czujni na to, żeby ćwiczyć pamięć o Bogu, żeby ćwiczyć pamięć o tym, że Chrystus powróci. Święty Paweł mówi, nie doznajecie braku żadnej łaski, oczekując na powrót Jezusa Chrystusa. A dlaczego? Bo Bóg jest wierny. Bo Bóg jest wierny i wzbogacił nas we wszystko, jak mówi święty Paweł, w słowo i w poznanie. I w tym sensie wszystkie nasze praktyki adwentowe, wszystkie jakieś nasze postanowienia, one nie są celem samym w sobie. To wszystko ma służyć ćwiczeniu naszej pamięci i czujności. I na koniec chciałbym zacytować, znalazłem taki bardzo ładny fragment z homilii papieża Benedykta. Czuwać to iść za Panem, wybierać to, co wybrał Chrystus, kochać to, co On ukochał, upodabniać swoje życie do Jego życia. Czuwać to przeżywać każdą chwilę w cieniu Jego miłości, nie dając się pokonać nieuniknionym trudnościom i problemom codziennego życia. Amen.